Magia świąt zaklęta w tradycyjnej formie. Ozdoby, witraże i małe dzieła sztuki, te nietuzinkowe pomysły na dodanie klimatu świąt są przejawem wyobraźni i talentu osób niepełnosprawnych. Efekty ich pracy można było oglądać podczas przedświątecznego kiermaszu, który towarzyszył marcowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Dla ich twórców to szansa, by móc się nie tylko zaprezentować, ale i realizować się przez rehabilitację. To jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, ale przede wszystkim to jest włączenie w nurt głównego życia, co tak naprawdę jest trudno. Gdyby nie te podmioty, nie ZAZ-y, nie WTZ-y, osoby niepełnosprawne często nadal byłyby w domach, a tak mają cel, żeby wyjść do pracy tak jak my, zrobić coś dla siebie, dla innych, poczuć po prostu, że żyją, tak jak każdy z nas. W kiermaszu udział wzięło blisko 100 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, reprezentując 20 placówek. Między innymi warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej z naszego regionu. Na naszym terenie jest najwięcej tego typu ośrodków, gdzie rehabilitują się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Głównie są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. I tutaj no, kręgi tych dysfunkcji czy problemów są rozmaite. Natomiast to, co jest najważniejsze, że dzięki uczestnictwu w tych placówkach, w tych miejscach, osoby te są w stanie aktywnie pracować, są w stanie integrować się z osobami pełnosprawnymi. Aspekt integracyjny kiermaszu jest niezwykle cenny, a przygotowania do udziału w nim trwają wiele tygodni. Wszystko po to, by zaprezentować się z jak najlepszej strony i udowodnić, że praca osób niepełnosprawnych jest potrzebna. Myślę, że tego typu forma działalności poprzez organizacje pozarządowe, ale i również poprzez zorganizowane jednostki, jakimi są zakłady aktywności zawodowej, powoduje, że niepełnosprawni odzyskują tam, włączają się w działalność, rehabilitują się, a jednocześnie przygotowują się do podjęcia pracy zawodowej, to co nam najbardziej, na czym nam zależy. Według opiekunów osób niepełnosprawnych podejścia do pracy i zaangażowania nie można im odmówić. To są osoby, które generalnie jakby czas dla nich nie ma znaczenia. Te techniki też wymagają na przykład dużej ilości czasu, poświęcenia, takiego dość skupienia uwagi jakby, i to tak fajnie współgra. Czyli właśnie jakby te techniki dobrane do tych konkretnych osób powodują to, że oni się czują w tym świetnie. Są to prace na ogół proste, natomiast czasochłonne, a efekty, które Państwo mogą zobaczyć, są bardzo piękne, dlatego oni też jakby są wtedy też z tego dumni. Takie kiermasze to nie tylko okazja, by zrobić sobie piękny prezent i wesprzeć placówki ułatwiające rehabilitację osobom niepełnosprawnym, ale przede wszystkim szansa, by docenić ich wysiłek i talent.